Siemanko, pomodowe świry, witam Was w kolejnej recenzji, witam Was na moim kanale. Fajnie, że jesteście, jestem Beardrust i dzisiaj lecimy z kolejnym testem, recenzją produktu do stylizacji włosów. A jeśli pamiętacie, jakiś czas temu testowałem produkt marki Papillon Molding Paste Wax. Był to produkt w tubie, dzisiaj przyglądamy się kolejnemu produktowi w tubie. A będzie to żel do włosów. Gel. Zapraszam. Ostatni raz żel do włosów stosowałem. W każdym razie kojarzę ze sklepów takie ogromne plastikowe pojemniki z żelem do włosów w różnych kolorach. Był różowy, niebieski, żółty, zielony, pomarańczowy chyba. I każdy z tych kolorów oznaczał inną moc czy chwyt tych żelów. Jeden był super utrwalający, drugi był super mega utrwalający, trzeci był super mega ekstra. U tych żeli było naprawdę dużo i można było je kupić za naprawdę niewielkie pieniądze. Ja co prawda ich jakoś szczególnie nie używałem, natomiast kojarzę. Żel do włosów generalnie kojarzy się raczej z dyskotykami z lat 90. I chyba generalnie kojarzy się z kiczem i czymś bardzo tanim, niekoniecznie dobrym. Natomiast przyznajmy sobie szczerze, każdy kiedyś z nas stosował żel do włosów. Od tego się zaczynało. Dzisiaj będziemy testować żel do włosów. Powiem szczerze, że jest to pierwszy raz, kiedy stosuję żel do włosów po tak długim czasie, ponieważ przerzuciłem się na pomady. Natomiast chciałbym sprawdzić, czy ten żel również jest kiczowaty, czy raczej jest to produkt wart uwagi. Dzisiaj będziemy to sprawdzać, także zostańcie ze mną. Ok, nasz produkt występuje w takiej samej tubie praktycznie jak Wax Molding Paste. Różnią się tylko napisami, więc jest to Papillon London Cosmetics for Men. Gel Super Glue się nazywa, ale nie bójcie się, nie jest to klej do włosów. I tu jest napisane, że jest extra strong, czyli jest super mocny. Tuba dosyć minimalistyczny design ma, można by powiedzieć wręcz, że nudny. Natomiast wiem, że ten produkt ma wyjść niedługo za jakiś czas w nowym opakowaniu, które pewnie będzie ciekawsze. To jest takie bardzo proste, granatowa tuba plastikowa. Z tyłu mamy sposób użycia i skład. A to już widzieliście. Dobra. Przejdźmy sobie w takim razie do nałożenia produktu na włosy. Ale zanim nałożymy produkt na włosy, chciałbym Wam pokazać, jak wygląda. Więc żel jest biały i nie jest przezroczysty. Przypomina trochę taką pastę do włosów. Właściwie dla porównania może wezmę molding paste. Uwaga. No dalej. O, widzicie? Można powiedzieć, że dużej różnicy nie ma. Molding paste może bardziej przypomina pastę i ma taki kremowy kolor. Natomiast nasz żel również jest biały i konsystencja ma taką bardziej płynną chyba, a jego kolor jest taki bardziej perłowy. Weźmy trochę na rękę. O właśnie. W każdym razie nie przypomina to takiego klasycznego żelu do włosów, który występuje zazwyczaj w postaci takiej galarety. Ta pasta, właściwie ten żel jest taki o, bardziej jak pasta taka. Pasta, klej? Może jakaś taka pasta włóknista lekko klei się bardzo. Jeśli chodzi o zapach, to tutaj nie ma praktycznie różnicy między molding paste a tym naszym żelem. Zapach jest bardzo intensywny, taki męski, kosmetyczny, perfumowany. Nie wiem nawet, czy nie za bardzo. Chyba jest nawet bardziej intensywny niż molding paste. W każdym razie podoba mi się.
Chyba nie było do tej pory produktu marki Papillon, który by mi się nie podobał, w sensie zapachu. Ten może jest zbyt intensywny, ale jest dosyć przyjemny. Włosy wilgotne, nakładamy żel. Pyk. Myślę, że na początek tyle wystarczy. No i to ewidentnie nie wygląda to jak żel, no. Wygląda jak taka pasta krem. Ale jest dosyć lepka. Czy lepki ten nasz żel? I taki śliski. Natomiast aplikacja na włosy wilgotne jest bajecznie prosta i bajecznie łatwa. Żel przechodzi przez włosy bardzo zgrabnie. Nie szarpie, nie ciągnie. Aplikacja jest naprawdę banalnie łatwa. Przy okazji, z rąk zmywa się. Dosyć dobrze, ponieważ jest to żel na bazie wody. I teraz. Tak jak mówiłem na początku, żel przez większość osób stosowany był do krótkich włosów. Wiem, że był spór, czy można stosować żel do włosów długich również. Niektórzy się upierali, że tak, niektórzy, że żel jest tylko do włosów krótkich. No ja mam włosy takiej średniej długości, zobaczymy jak to u mnie się sprawdzi. Grzebień i myślę, że sobie uczeszemy fryzurę taką gładką, zaczesaną, ponieważ takie fryzury zazwyczaj właśnie na żel się układało. Takie zalizane, mokre włosy. Ciach. No myślę, że jakbym teraz starał się o rolę do, w filmie gangsterskim, to pewnie bym się dostał. Dobra, jeszcze kilka pociągnięć. I oto efekt finalny. A tak, moi drodzy, prezentuje się nasz żel Super Glue po całym dniu na włosach. Muszę przyznać, że chwyt naprawdę mocny. Także po aplikacji jak złapało, tak zostało, że tak powiem. Gdzieś tam delikatnie pojedyncze włoski może się rozeszły, zmieniły swoje położenie, natomiast ogólnie myślę, że to jest bardzo mocny produkt. Tym bardziej, że właśnie utrzymał mi włosy w takiej pozycji cały dzień. Jeśli chodzi o połysk, jak widzicie, ten połysk jest dosyć wysoki, taki wręcz satynowy bym powiedział. Na pierwszy rzut oka nie widać, żeby włosy się jakoś świeciły, ale gdy tak poruszam głową, to taki prążek światła przechodzi, jest bardzo widoczny. Także połysk również wysoki. No ale tego bym się właściwie spodziewał po nałożeniu żelu na włosy mokre. Zazwyczaj żel nadaje takiego efektu mokrych włosów. Tutaj może ten efekt nie jest jeszcze taki zbyt wyraźny, ale czy mocno wyrazisty, ale wysoki połysk faktycznie jest. Jedyne co mi troszkę przeszkadza w tej kombinacji, to to, że włosy są trochę suche. Dzień drugi testów Super Glue. Dzisiaj nakładamy żel na włosy suche. Także przystępuję do działania.
Cyk. Aplikacja właściwie równie łatwa i przyjemna co na włosy wilgotne. Mimo tego, że żel jest mocny, to jakoś specjalnie nie wysycha szybko na włosach i nie ciągnie tych włosów, nie szarpie. Ale po pewnym czasie czuć już taki delikatny opór. Przeczesywanie też w miarę w porządku, delikatne ciągnięcie występuje, ale da się to przeżyć. Ok, myślę, że tak sobie to zostawimy. I zobaczymy, jak fryzura będzie się trzymać w ciągu dnia. Chociaż powiem szczerze, że w tym momencie nie spodziewam się wyjątkowo mocnego chwytu. Lepiej chyba było na włosach wilgotnych, ale zobaczymy. Tak prezentuje się nasz żel po całym dniu na włosach, przy próbie na włosach suchych. Jak widzicie, fryzura kompletnie się rozpadła. Włosy latają we wszystkie strony. Także przy włosach suchych, przynajmniej u mnie, kompletnie się ten żel nie sprawdza. Dobrze. Podsumowując, nasz Papillon Gel Super Glue. Jest to na pewno żel do włosów. Natomiast nie jest to typowy żel do włosów, taki jak spotkacie w marketach czy sklepach takich drogeryjnych, ponieważ po pierwsze ma kompletnie inną konsystencję. Ma konsystencję takiej pasty do zębów. Kolor również nie jest przezroczysty, to znaczy jest taki kremowo-biały, perłowy. Także i kolor, i forma, postać nie jest typowa dla żelu, nie jest to galaretka. Jeśli chodzi o aplikację, jest ona łatwa zarówno jeśli chodzi o włosy suche, jak i wilgotne. Ze zmywaniem też nie ma problemu. Natomiast jeśli chodzi o stylizację, to przy włosach wilgotnych tutaj fryzurę bardzo łatwo ułożyć i efekt chyba jest najciekawszy, najfajniejszy, ponieważ faktycznie dostajemy dosyć wysoki połysk oraz mocny chwyt, naprawdę mocny chwyt, czego można by było się spodziewać po żelu. Natomiast w przypadku aplikacji na włosy suche, stylizacji i w trwałości tej fryzury, to tutaj wypadło to dosyć kiepsko, ponieważ fryzura praktycznie rozpadła się po, nie wiem, chyba nawet nie całej godzinie. Także tutaj u mnie to nie działa. Generalnie wydaje mi się, że jest to produkt skierowany bardziej do na pewno fanów tego typu produktów, do stylizacji włosów, czyli dla fanów żelu do włosów. No i dla osób, które mają krótkie włosy. Wydaje mi się jednak, że żel lepiej wygląda i działa na krótkich włosach. Przekonałem się o tym na własnej skórze czy włosach, ponieważ mam włosy średniej długości, może nawet nieco dłuższe. I tutaj jedynie przy aplikacji na włosy wilgotne cokolwiek mogłem wykrzesać z tego produktu. Także myślę, że sprawdzi się na pewno na włosach krótkich. W każdym razie, jeśli chcielibyście sprawdzić ten żel, to oczywiście zapraszam Was do sklepu barberto.eu. Tam go znajdziecie. Ja zostawię Wam link na dole w opisie.
Zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału i możecie sobie też obejrzeć inne filmy, które się Wam tutaj wyświetlą. Z mojej strony to wszystko. Jeśli jesteście ciekawi tego produktu, macie jakieś pytania z nim związane, ewentualnie już go używaliście i nie zgadzacie się z moją recenzją, możecie swobodnie wypowiedzieć się w komentarzu na dole. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!